mój mamy brat, wujek Heniu, mówił, inni to się wychwalili, a ja tylko mówię, więc ja tylko powiem, że mam w swoim życiu taką radość, że za czasu ja później szedłem do seminarium, szedł do seminarium ktoś z rodziny, spokrewniony tak jak pan Jakub, Piotr Rosa, ksiądz Piotr Rosa, doktorem został teologii, doktoryzował się tu u teologa Węcławskiego, Tomasza, tak? Było Tomasza? Upadłego kapłana. I z tych czasów pierwszych, ja jeszcze byłem chyba w seminarium, albo pierwszy rok kapłaństwa, drugi. Z taką radością słuchałem słów mojej mamy. Wyobraźcie sobie, matki słuchasz. Mama była u bliższej rodziny tam, wtedy w Obilczewie, biskupica, gdzie znali tego księdza Piotra. Rozmawiali o nim i o mnie. I własna matka mówi, wiesz, tam mówią, że ty to jesteś taki ksiądz z powołania. A że ksiądz Piotrosa to jest tak trochę, że w domu była bieda i dla pieniędzy. No i pamiętam to dokładnie, jak zbulwersowany był mojej matki brat, ksiądz Frydryszak, który jeszcze Piotrosa nie miał roku kapłaństwa i przyszedł do wujka pożyczyć od zakonnika pieniądze na samochód. Wujek się nie dziwił, że chciał samochód. Bo na tamten czas, 90, był tam bodaj święcony czwarty rok. Czemu ma sobie Polo kupić jakiegoś tam dobrego Volkswagena? Czemu nie kupi tańszego samochodu? Tak miał. Pytanie jest, bo minął od tego czasu czas. Tak wtedy o mnie w rodzinie mówili. Wiesz, mówili, że ty jesteś ksiądz z powołania. A tamten to tak nie do końca. Dzisiaj jest odwrotnie. Większość rodziny powie, tamten jest dobry. A ty w ogóle nie wiadomo, czy jesteś księdzem. Ja się w każdym razie cieszę, wspominając tamten czas i myśląc, że Panie Boże, przynajmniej bardziej bym dziś pragnął być dobrym księdzem, niż wtedy pragnął. Druga rzecz, o której bym też chciał powiedzieć dziś w niedzielę dobrego pasterza. To już mówiłem, bo wszystko, co mówię teraz, to już wiele razy mówię. To zdarzenie z Sokolnik 2016, dobrze mówię, 16 rok. Dzieje się między ostatnią niedzielą października, a drugą bodajże grudnia, 6 tygodni byłem w Sokolnikach. I to, z czym się tam spotkałem, że siostra przyjmuje komunię na rękę, siostra Sokolnik, siostra w wieku średnim tych urszulanek od Urszuli Duchowskiej. Ludzie, którzy tam mi, jedna pani wydzierała Pana Jezusa, bo nie chciała mi udzielić na rękę, wydarła Pana Jezusa. Ksiądz Jacek konkludował, że to jest satanizm, to jest diabelstwo. I że powiedziałem, że klęcznik postawię na Boże Narodzenie, że tu zrobi świętej Pani, nie świętej, ale Tomasz Zygalowski zrobi, stolarz i zrobił. Klęcznik jest do dzisiaj. W każdym razie przyszło to zrozumienie, przecież Michał, jak ty się sprzeciwisz tej praktyce komunii na rękę i żeby ludzie klękali do komunii, a siostry nie chcą klękać, siostry są zaporem, żeby klękać, to siostry cię przestaną lubić, przestaną cię mieć za takiego, lubiły mnie, bo byłem młody, modernista, jeździłem w kolażówką, taki no, dało się takiego księdza tak wziąć na... Najbardziej złościło siostry, jak przyjąłem po Jerzym, że w środę pościłem o chlebie i wodzie i w piątek. Się denerwowały bardzo na to. To na co my mamy gotować? Ale szanowały to i przynosiły mi dwie kromki chleba i wodę ciepłą w środę i piątek. Więc miałem to postanowienie, że to ja będę się siostry kochał, za siostry się modlił, w sercu cierpiał, że ludzie przyjmują na stojąco i do rąk komunię, że nie klękają, że siostra też, inni być może. Pana Boga będę przepraszał za to i na koniec tamten kapelan, który
którego ja zastąpiłem, był długo kapelanem, także go siostry miały dosyć. W sypialni, jak byłem, to sam był jeden, a miał dwóch. Kupił sobie w sypialni, która miała 2,50 na 2,50, łóżko, które miało 2 na 2. Pytanie, po co jednemu księdzu takie łóżko? Ale takie miał, chciałem to łóżko zamienić. Siostry zgodziły się. Teraz tu, jak sobie zrobiłem sam łóżko, to mam 70 centymetrów, żeby było więcej miejsca w pokoju. Wystarczy, żeby się wyspać. Ja miałem 2 na 2, więc jak się położyłem, to zawsze szukałem ręką, czy czego tu w łóżku nie ma obok mnie, bo taka się rodzi. Głupie myśli zaczną się w księdzu rodzić, jak na takim małżeńskim łóżku śpi. W każdym razie sobie umyśliłem, skoro tamten dotrwał do późnej emerytury, tak ja dotrwam, zapiszę wszystko w książce, w notatniku. Notatnik księdza Michała Woźnickiego. I jak już pójdę na emeryturę, to zostawię ten notatnik siostrom, po czym one otwarzą ten dziennik i przeczytają, jak ksiądz w niedzielę miał rozdawać komunię na rękę i go serce bolało, a siostry to robiły bez żadnych żenady, to teraz jak przeczytają ten dziennik, to zobaczą, o jakie ksiądz miał wrażliwe serce. Myśmy tego nie umiały docenić. Nas pizza interesowała albo inne rzeczy. W ogóle słowo księdza nas nie dotykał. To teraz jak przeczytają to pisane słowo, to tu łza poleci i serduszko zmięknie i siostra będzie dla Pana Jezusa życzliwa i będzie przyjmować po Bożemu Komunię Świętą. I tak sobie umyśliłem taki plan. I to było w okolicy Wszystkich Świętych. I do tabernakulum, żeby rozdawać Pana Jezusa. I słyszę taki głos z tabernakulum. Ty jesteś kapłanem dla mnie, czy ty masz się mi podobać, czy siostrom, czy chcesz? Bo to nie o tworze, chodzi o to znaczenie, że mnie po prostu głos tabernakulu sprowadził na kolana, że ja nie mam patrzeć na siostry, że się narażę siostrom. Dobrzy pasterze, to ci, którzy nie boją się narazić dla dobra duszy grzesznika,